miejscem do wynalazków może być rywalizacja ośrodków naukowych i korporacji. Przykładem są elektryczne bolidy studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Słuchajcie, to jest fajne. Zawsze się chciałam tym przejechać, naprawdę. To jest takie malutkie, kompaktowe, wygląda jak zabawka. Panowie, opowiedzcie mi o tym maleństwie. A to maleństwo jest samochodem, który startuje w zawodach Power w Anglii. Startujemy w tych zawodach od 2010 roku. To maleństwo jest konstruowane przez studentów dwóch wydziałów. Wydziału Automatyki oraz Mechaniczno-Technologicznego. Bolid jest elektryczny w pełni. Jest Green Power, jest elektryczny. Zasady wyścigu są ogólnie proste. Wszyscy uczestnicy mają te same akumulatory, ten sam silnik i mamy jedno naładowanie. Jedną godzinę czasu wygrywa ten, kto zrobi większą ilość okrążeń, większy dystans. Czyli jak gdyby efektywność pracy tutaj jest najważniejsza, tak? Tak jest, wygrywa ten, który zrobi najbardziej ekonomiczny sprzęcik. Dokładnie. Co to jest, co jest materiałem przede wszystkim? Bo to jest leciutkie, prawda? To chodzi o to, żeby było lekkie, tak jest, jak najbardziej? Dokładnie. Tutaj masa ma dość duże znaczenie, jeśli chodzi o wyniki. Ten model jest zrobiony tylko z dwóch materiałów, aluminium i włókno węglowe. Tak więc tutaj nie ma nic więcej, bardzo lekkie stopy, bardzo lekkie materiały, całe poszycie jest wykonane w technologii lotniczej, z materiału takiego jak robi się samoloty. Cała karoseria waży około 2 kg, tak więc to jest w zasadzie nic. Niesamowite, po prostu 2 kg? Z ramą, bez silnika, bez akumulatorów, to dochodzimy do 7 kg. Akumulatory i silnik, no, całe bolidy waży więcej niż 60 kg. Panie profesorze, tak właściwie można by podsumować, że to jest od zabawy do nauki, czy odwrotnie? Od nauki do zabawy, dlatego że ta konkurencja jest bardzo wymagająca. No, zwycięzca jest powiedzmy o parę procent może lepszy od tego, który zdobywa drugie miejsce. W związku z tym tutaj jest bardzo dużo pracy również takiej badawczej, żeby ten bolid był faktycznie efektywny, żeby był szybki. Bolid ma dwa jednakowe akumulatory o napięciu 12 V i pojemności 36 Ah oraz silnik prądu stałego o napięciu znamionowym 24 V i mocy 240 W. Karoserię wykonano z kompozytu węglowego lub szklanego. A ja bym się chciała tym przyjrzeć, czy to mnie w ogóle uniesie? Wiem, że zdecydowanie bolidy są liczone tak, że nawet możemy ponad 100 kg wsadzić do środka. To jest zasady, bo wytrzymałościowo jak najbardziej. Nasi kierowcy ważą mniej więcej 50-55 kg, są to przeważnie kobiety. Dobrze, to co, słuchajcie, moje marzenie, od kiedy jestem na Politechnice i oglądam to wasze malutkie cudeńko, jest szansa, że się dzisiaj spełni. Jak najbardziej, zapraszam. Od czego powinno zacząć? No, zasadniczo siadanie jest najtrudniejszym elementem prowadzenia tego bolidu, ale poza tym wszystko odbywa się w podobny sposób jak w samochodzie. I teraz się muszę w to włożyć, tak? Dobrze. Łanko się ten, słuchajcie. Nie wolno. Po czym to się opiera? To się panie zmieszczą, chłopaki. I co ja mam teraz zrobić? Przepraszam. Jak się tym rozpędzić? Tutaj nie ma standardowej kierownicy. Co prawda są drążki po bokach, po prawej i po lewej stronie, gdzie sterujemy podobnie do czołgu, ale bardziej jak do rowera. Po prawej stronie pod kciukiem jest przycisk gazu, w lewej stronie klamka hamulca. Podczas międzynarodowych, prestiżowych zawodów pojazdy muszą przejechać jak największą liczbę okrążeń. Budując bolidy, konstruktorzy poszerzają wiedzę inżynierską i tworzą bazę pod nowe wynalazki. Straty prądu ogranicza się sterownikami. Silniki testuje się w hamowni, opory w tunelu aerodynamicznym. W 2015 roku bolid Politechniki zajął 3. miejsce na 50 startujących. Wcześniej dwukrotnie wygrywał. Dobre dokumenty. Dla ciebie jest order uśmiechu, a te medale i puchary. Grupa Silesian Green Power zdobyła na zawodach w Wielkiej Brytanii. Wszystkie. Słuchaj, wysiadaj. Może ci pomogę. Pokażę ci, jak mój bolid tutaj funkcjonuje. Ja ci dam rękę, nogę. Popatrz, czekaj. Tu masz chwytak. Chwytak. No. Jezu, jak ja się cieszę, że to nie ja byłem w środku. No nie, ale... Ja w środku bym... Ja bym tam został. To prawie wygląda tak, jak jest, żeby wyszedło. Chciałem ci się pochwalić moimi umiejętnościami. Mam nadzieję, że to wszystko zadziała. Potrzebowałem do tego co? Zakrętki, dwie słomki, wykałaczki, gumkę. Zrobiłem opony z plasteliny. Taki, wiesz, tuning. Bo ci się bardzo nudziło, bo ty wolno jechało. Raz, dwa zrobimy. Dobra, teraz zrobimy, przeprowadzimy test. Słuchaj, ale to jest takie fajne, że nie, że ja tutaj chwilkę zbudowałem takie coś prostego, co jeździ, a tutaj ta cała grupa chłopaków taką dłuższą chwilkę pracowała. Budowała coś większego.
Coś to pokazuje, coś to prezentuje, może się pobawić. Masz zadatki na konstruktora. Mam zadatki na konstruktora.